cofamy się do przeszłości, do roku 2012, gdzie trenerem jest Franciszek Smuda i jesteśmy przed samymi mistrzostwami Europy 2012 w Polsce i Ukrainie, w której, no nie oszukujmy się, nie poszło nam najlepiej w tych mistrzostwach. I wtedy właśnie ja zacząłem się interesować piłką. W meczach, w których dzisiaj będziemy grać, ja jeszcze piłką się nie interesowałem. Jak leciały te mecze, to nawet nie wiedziałem, że takie lecą, bo miałem to w dupie. Euro 2012 to był moment, w którym zacząłem oglądać piłkę nożną, no i wtedy się to wszystko zaczęło. Ale pierwszym meczem w 2012 roku był właśnie mecz z Portugalią 29 lutego. W tej serii będziemy grali wszystkie mecze, jakie kiedykolwiek miały miejsce. Będziemy grali eliminacje, które kiedyś już były, i spróbujemy zmienić bieg historii. Na przykład zagramy Euro 2016 i spróbujemy je wygrać? Czemu nie? Zagramy Euro 2020, spróbujemy wygrać? Czemu nie? Ale zanim zagramy Euro, trzeba najpierw rozegrać eliminację. I jeżeli nie wyjdziemy, nie daj Boże, z grupy, to na to Euro po prostu nie pojedziemy i chuja historię zmienimy. Więc zanim Euro 2012 się rozpocznie, rozegramy 4 mecze towarzyskie, 2 dzisiaj, 2 jutro i pojutrze już mecz z Grecją. A oto skład. Dokładnie takim składem Polska wyszła na Portugalię w 2012 roku. Niektórych piłkarzy musiałem dorobić, na przykład Ludowik Obraniak już od dawna w tej grze nie jest. No i niestety ciężko by było zrobić tak wszystkie pozostałe drużyny, z którymi ja gram, bo sam skład reprezentacji Polski robiłem kilka, a nawet może i kilkanaście godzin, co zajęło mi troszeczkę czasu. Zatem przeciwnicy będą mieli składy z dzisiejszych lat. No cóż, ale kilka rzeczy się zgadza. Pepe i Cristiano Ronaldo też grali wtedy w tym meczu. I Rui Patricio chyba też, ale już w sumie nie dam sobie głowy uciąć. Natomiast sprawa jest taka, że Polska dokładnie grała takim składem z Portugalią, oprócz Artura Sobiecha, bo grał tutaj Ireneusz Jeleń, ale Jelenia nie mam. Bo to już jest skład na Euro 2012, gotowy, no ale gramy towarzyskie, a w towarzyskich Smuda próbował jakichś różnych ludzi. Stadion Narodowy, mecze towarzyskie, 8 minut na Superstar, lecimy. No więc pierwszy mecz w tej serii, Franciszek Smuda. No długo on nie będzie za sterami w naszej serii, bo po Euro 2012 wypierdala, tak to się złożyło. Sam dymisję ogłosi. Ale może Euro wygramy w ogóle, no nie wiem, zobaczymy. Pierwszy mecz z Grecją, oczywiście później Rosja, no i Czechy. I zagramy dzisiaj też z Łotwą, tak jak widzieliście, jeszcze nie wiem jaki tam jest skład. Pierwsze zagranie Polski! Ajajaj. I będzie to dość długa seria, bo od 2012 roku meczy trochę Polska grała, my wszystkie je rozegramy, a może nawet i więcej, bo na przykład jeżeli pojedziemy na Mistrzostwa Świata 2014, to będzie więcej, no bo na nich nie graliśmy. I na każdym odcinku gramy po 2 mecze, także czasem odcinki mogą być nieco krótsze, jak nie będzie się dużo działo w meczach, a turnieje gramy oczywiście po jednym meczu i mecze po 10 minut. Piłkarze, których dorabiałem, nie mają swoich prawdziwych twarzy. Szczerze, widziałem na YouTubie, że ktoś zrobił wszystkie składy piłkarzy, którzy grali na Euro 2012, ale nie dał linku do pobrania, więc niech spierdala to. Ale to też by było spoko pograć na przykład na takiego na niego teraz, którego już dawno nie ma, ale już trudno. Składy przeciwników będą takie jak są, nasz skład będzie się zmieniał. Nie mogę się doczekać, aż zagram Pazdanem. Ale najbardziej czekałem na to, żeby zagrać Kubą Błaszczykowskim, bo Błaszczykowski... O kurwa, Bruno Fernandes broni szczęsny! Ej, ja rozpocząłem w ogóle? Nagrywanie? Tak, rozpocząłem. Kurwa, myślałem, że nie rozpocząłem. Kubą Błaszczykowskim, bo zacząłem go uwielbiać po tym, jak zajebał bramę z Rosją, tą piękną bramę na Euro. I wtedy właśnie on został moim ulubionym piłkarzem. To był chyba w ogóle drugi mecz w życiu, jaki oglądałem, bo od Euro to się wszystko zaczęło. To będzie ciekawe wspominać, co ja wtedy robiłem, się cieszyłem i w ogóle wszystko. Też dajcie znać, co sądzicie o Euro 2012. No może nie poszło najlepiej, ale w sumie wspomnienie... Ja też dużo już nie mam, bo to było dawno temu i nie pamiętam, a byłem wtedy jeszcze zbyt młody, żeby to wszystko rozumieć. Ja jeszcze wtedy chyba nie wiedziałem, co to jest rożny. Dudka, co ty tu robisz? Sobiech! Ajajaj, Rui Patricio! Ogólnie w tym meczu padł remis, 0-0 było. Oj, Cristiano! No i szczęsny! Koniec pierwszej połowy, 0-0. Wszystko wygląda jakby miało być tak jak w rzeczywistości, bo nie ma bramek w pierwszej połowie i w drugiej też może nie być. Ole piła! Jak on tego nie trafił? No to muszę przyznać...
Ło kurwa. Ej, jak dobrze pójdzie, to będzie rewanż. Będzie powtórka karnego Błaszczykowskiego z Euro 2016. Dobra, trzeba zmiany zrobić. Grosicki wchodzi, Mierzejewski, ja już tu sobie przygotowałem. Tych wszystkich, których wstawiam, oni... Prawda? Oni wszyscy weszli. No i weszło jeszcze paru zawodników, których tutaj nie mam. I jakby ktoś pytał, skąd te scoreboardy wszystkie mam, zajrzyj do opisu, tam będę wstawiał linki, jak nie będę zapominał, Cristiano! Jak on dziwnie wyskoczył, na słupku się zablokował. O nie, napędza się atak Portugalii, no wiedziałem, że on tu poda i gol, niestety koniec. Ten mecz nie będzie taki sam jak w rzeczywistości. 0-1, Portugalia wygrywa. Ale czego ja mogłem się spodziewać, kurwa. Na obronie Wasilewski i Perkis, chociaż tutaj ich w ogóle nie było. O Boże, no co się dzieje? Smuda, kurwa. Mierzejewski wychodzi, Błaszczykowski, jest Błaszczykowski, okazja! Bo ja pierdolę. Kubuś, coś ty odjebał. Jak taką akcję zjebał? Ej, jak? To jest niesamowite. 4 minuty cisza na stadionie, bo Polska cały czas przegrywa. Benisz, dobrze, przedarł się. Benisz, dośrodkowanie. Aj, zablokowane. Ostatni rzut rożny chyba w meczu. I Mierzejewski. Dobre dośrodkowanie, jednak przecina obrońca. Ale Mierzejewski to zrobił, Mierzejewski! No czemu? Ale będzie jeszcze wolny. O, napierdalają się. Tutaj faulowany Mierzejewski pięknie przeszedł, chociaż nie powinno być tego faulu, no bo tracił okazję, tak? Dobra, Kamil Grosicki albo Adrian Mierzejewski. No Adrian Mierzejewski mi się wydaje bardziej podwolny, ale dobra. Grosicki ma lepsze staty, więc niech będzie Grosicki. Strzelamy. Jeżeli się nie uda, to przegrywamy, a pewnie się nie uda. Grosicki, dobra chyba siła? Zgarnij to jeszcze. Aj, tam i koniec. Przegrywamy 0-1. W rzeczywistości mecz zakończył się 0-0. Szkoda, ale w sumie to tylko towarzyski. 5 strzałów, 2 celne. Ja tym składem jeszcze nie grałem ani razu. Smuda musiał po prostu przetrenować swoich piłkarzy z bardzo dobrą reprezentacją, która przecież w półfinale była później. Ale oni jeszcze tego nie wiedzą. 22 maja i gramy z Łotwą. Chciałem powiedzieć Litwą. No i mniej więcej takim składem właśnie graliśmy. Na bramce był tylko Fabiański i zamiast Kamińskiego Jodłowiec. No i obydwoje mogliby być. Chociaż nie będę już ich dodawał, bo i tak nie będzie ich w kadrze na Euro. Nie wiem, co tu mam dużo powiedzieć. Zagramy sobie Pawłem Broszkiem. Wieczny młody talent. Cały czas się rozwija. I Tytoń. Niech jest już tym kapitanem. Normalnie byłby Murawski. Lecimy. Łotwa Polska. Na wyjeździe. I na szczęście wszystko działa. Wgrałem parę stadionów reprezentacyjnych, w tym Łotwa ma też swój stadion i na nim właśnie gramy. O-o, Uldi, Chris. Polska ten mecz wygrała 1-0, ale różnie może być. Dośrodkowanie i gol na spalonym. Oj, kto to? A Wolski. Chyba Perkis strzelał bramę. To musiał być jakiś rożny, kurwa, bo nie wierzy. O, Paweł Brożek! Gol! 1-0! A, tu się coś zjebało, ten stadion, bo nie ma tekstury i dlatego tak strasznie biało jest. Nawet nie wiedziałem, że jest bramka. Się siatka zlewa z tą teksturą dziwną. No nie ma tekstury. Ale reszta jest. Ale piła! Prożek! 2-0! Ej, to było dosyć proste. Easy, easy. Ty niezły jest Brożek. Już drugą bramę szczelił. Niestety nie będzie scoreboardów na te wszystkie turnieje typu Euro 2012, bo nikt nie stworzył do PSA 21 takich scoreboardów. Oj! Ale broni Tytoń! Mam nadzieję, że karne z Grecją tak byś też bronił. Koniec pierwszej połowy, 0-2. No i to był jedyny strzał Łotwy. No nie oszukujmy się, to jest akurat meczyk taki do rozegrania i spierdalania. Ale piękna piła, Wolski! Wolski! Dobra, zmiany. Artur Sobiech, Matuszczyk, Wawrzyniak. Niech będzie Perkis i niech będzie Sandomierski. Ja graj sobie. Nie wiem, czy w ogóle wejdą, bo piłka nie chce wyjść z boiska. Brożek na hat-tricka! Brożek! Aj, obok! Ale podanie, Rafał Wolski. A pierdolę. No ten Rafał... O! Dawaj, dawaj, Wolski! Dobra, Sobiech, jeszcze jedna brama. No nieźle. Chciałem go zwyzywać, co nie, ale już dzięki niemu mamy bramę, więc wyjebane. No ale trochę się odwaliło, no nie powiem. Debil obrońca zamiast obiec obok niego, to na niego się wjebą. Debil, po prostu debil. 3-0. Koniec. W sumie fajnie, naprawdę fajnie się gra te mecze. Tymi zawodnikami typu Paweł Brożek, no kurde.
Naprawdę fajne doświadczenie. Jutro czekają nas jeszcze dwa mecze towarzyskie. Słowacja i Litwa. Polska wygrała obydwa mecze wtedy i to ze Słowacją Damian Perki strzelał, a sobie z Łotwą pojebało mi się. No więc jutro te dwa mecze, no i... A, Andora, kurwa, sorry. No i później Grecja, Rosja, Czechy, Euro 2012. Nie mogę się doczekać już. Ale z Andorą ciekawy mecz, 4-0 było. Robert Lewandowski takie nożyce strzelił. Mam nadzieję, że film się podobał. Każdy kolejny będzie coraz lepszy. Jeżeli podobała ci się fajna grafika terminarzu, starałem się ją zrobić i zrobiłem ją całkowicie sam, no to zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał, by nie przegapić kolejnych odcinków. Do zobaczenia i na razie!